Witam Was, chwała Bogu, kochane bracia, siostry. Z radością tutaj jestem, aby podzielić tego słowa, które Bóg położył mojego serca na dzisiaj. Zanim kiedy będziemy podzielić Bożego Słowa, modlimy się. Modlimy się i potem wracamy do tego słowa, które Bóg chce do naszym sercu mówić. Panie, ja bardzo Ci dziękuję za tę okazję, że mogę tu i teraz podzielić się z tym słowem. Ja dziękuję Ci, Panie Jezus Chrystus, że mam ten przywilej, że mogę też dopuścić tego słowa do mojego serca, do mojego życia. Ja proszę Cię przez moc Ducha Świętego, Panie, aby tego słowa było zrozumiałe dla każdego z nas, aby tego słowa było ugruntowane w naszym sercu. Potrzebujemy jak najbardziej dziś, ten czas, w którym żyjemy, trzymać się z Twoim Słowem, trzymać się z relacji z Tobą, Panie Jezu, trzymać się z bliskością. Wiemy, że bez Twojej łaski miłosiernej nie damy rady, ale Ty jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, już nam podarowałeś łaska, wiara, namaszczenie. Wszystko, czego potrzebujemy do życia, do pobożności, Panie, już mamy w Tobie. Panie Jezus, z tego powodu dziękujemy, uwielbiamy Cię, Panie. Bardzo proszę przez Ducha Świętego, błogosław mnie teraz, aby tego słowa przekazana, tak jak ona jest, prawdziwa, w duchu i każdym osobom, która będzie słuchał teraz i potem tego słowa, niech będą dotknięte. I niech tego słowa zostaje w naszym sercu. Proszę, przez moc Ducha Świętego, aby tego słowa, które słuchamy teraz, mógł przynosić w naszym sercu wielu owoców. Owoców ducha, owoców przez ziarno z tego słowa, które będziemy słuchać teraz w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, chwała Bogu, że jesteście. Pewna osoba mówiła tak dla mnie: pastorze, powoli, powoli, mów powoli. I dzisiaj staram się mówić bardzo powoli. Może z tego powodu będzie trochę dłuższy. Staram się, bo jestem takim szybkim człowiekiem. Jest takie słowo, które nie lubię, nie? Cholerykiem, jak się mówi. Ale spróbujemy powoli mówić, aby był wyraźny mój polski, aby każdy z nas mógł być błogosławiony. Amen, kochany. Ostatnie dwóch czwartków, kiedy podzieliliśmy się Bożego Słowa, to jeden z tematów był sola fide. To znaczy tylko wiara. A ostatni czwartek podzieliłem się solos Christus. To ma znaczyć tylko Chrystus. A dziś będę podzielić się z Wami następnym pięknym tematem, który jest sola scriptura. To ma znaczyć tylko Pismo. Z tych tematów nazywane pięć solas, tak? Sola fide, solos Christus, sola scriptura, sola gratia i sola Deo la gloria. Dzisiaj właśnie sola scriptura, to ma znaczyć tylko Pismo. Wiele ludzi, takie wstępnie chcę wam powiedzieć, mają taki zwyczaj, powiedzmy. Ludzie my chodzi chrześcijanie, tak? Mają taki brzydki zwyczaj, że mają Pismo Święte i mają jakieś, powiedzmy, inne odmiany książki. I często ludzie wierzący często położą książki jakieś poza Pismo Święte. To ma znaczyć dla nich wielka sytuacja. Książka jest najważniejsza, co mówi, że ktoś pisał, aniżeli Pismo Święte. Są inni ludzie, którzy położą równolegle.
Czy położą książkę wyżej, czy równolegle? Z tego powodu ludzie mają problem. Ja nie głoszę przeciwko książce. Ja osobiście troszkę mam wstręt do książki, ale nie głoszę przeciwko książce, bo to nie mnie interesuje, nie? Zbyt dużo. Ale taka mała rada, zanim kiedy będziemy podawać tego słowa. Położysz tak, jeżeli już. Pismo Święte, zawsze pierwsza miejsce. Książki tam gdzieś. Albo wyrzuć książkę i wracamy do Pisma Świętego. Będziemy zrozumieć więcej, dlaczego sola skryptura, dlaczego tylko Pismo. Ja osobiście jako chrześcijaninem, czy jako pastor, który mam służbę, to jest Boża sprawa ze mną, ale przede wszystkim jako dziecko Boże, jako chrześcijanin, upieram się na fakcie, że nie ma prawd konkurencyjnych, tak? Konkurencja w prawie, prawda. Ale istnieje prawda absolutna, absolutna, oparta na Piśmie Świętym. To ma znaczenie. Wiele ludzi myślą, że prawdą prawdziwą znajdujemy wszędzie, inaczej mówiąc. A ktoś może powiedzieć, że ten chłopak już popadł w skrajności. A ja się cieszę, jeżeli już. Bo dla mnie istnieje tylko jedna absolutną prawdą. Gdzie możemy znajdować? Jest oparta na Piśmie Świętym. Zapraszam was, abyś czytał ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 24, werset 35. Rekomenduję cały kontekst potem. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminą. Słowo Pana Jezusa, słowo Boże. Słowo Boże jest wieczne, prawdziwe, potężne, prawdziwy pokarm, prawdziwy busulą życia wiecznego znajdujemy w Pismu Świętym, bo znajdujemy Jezusa. Poznajemy Jezusa. W przeciwnym do stanowiska, że są wiele ludzi, tak? Że mówią, że wszystko jest względne, tak? Że każdy ma swoją prawdę, że mają takie wzorze wiedzy, że wzorze ich wiedzy jest rozum na przykład, albo logiką, albo doświadczenia jakaś, lub subiektywnym umysłem. Nie wiem, czy zrozumieć, o co mi chodzi. Ale kochani, dla prawdziwego chrześcijanina, prawdziwy chrześcijan mówi, że jest tylko jedna rzecz, która może legalnie funkcjonować jak prawdziwy wzór i najwyższy wzór. Jest to Słowo Boże. Dlaczego Słowo Boże jest tym najwyższym, jedynym prawdziwym źródłem do wzór, tak? Wzór, prawdziwego wzór naszego życia? Ponieważ dlatego nie ma większego autorytetu niż sam Bóg. Z tego powodu mówimy o Słowo Boże, tylko Pismo, sola scriptura. To ma znaczy Słowo Boże dla prawdziwego chrześcijanina, ona powinna być najwyższego autorytetu. Ponieważ nie ma najwyższej autorytetu, jest Bóg. Kiedy
Ja tego nie, nie rozumiem, kiedy ja tego nie przyjmuję do serca i nie będę starał się żyć w taki sposób, to ja mogę być załatwiony w różny sposób. Przez grzech, przez atak diabła. Bo nie jestem ugruntowanym w prawdziwym źródle, który daje życie. Wiadomo, że to jest Jezus Chrystus, Bóg, nie? Ale poprzez Pismo Święte. On jest wzorem. On jest tym bóstwem dla nas. Kochani, czytaj ze mną pierwszy list Piotra. Na razie jest powolny, mówi. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 25. Jest tak napisane. Ale słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Tomasz, kochany, słowo Boże, ona była, jest i będzie wieczna. Bo nie możemy odseparować słowo Boże od Boga. I kiedy my w taki sposób postępujemy w stosunku do Pisma Świętego, do Bożego Słowa, do Biblii, nie? Ja przyjmuję do mojego serca tylko jedną wielką sprawę, że będę błogosławiony. To nie znaczy, że nie będę miał problemu. To nie znaczy, że nie będę prześladowany, że szatan nas nie będzie atakował. Brak przeciwny. Jeszcze bardziej będzie nas atakował. Jeżeli będziemy mówić o tej perspektywie, zasada, sola scriptura, potwierdza, że Pismo Święte jest jedynym zasadą wiara i praktyki chrześcijanina. Sola scriptura. Ja nie mogę porównać albo położyć jakiekolwiek inne, jak się mówi, książki, tak? Równo do Pismo Święte. Nigdy. I tu wiele ludzi popełnia błędów. To nie jest tradycja, wyznanie jakiejś wiary, ludzkie objawienia jakieś, czy sobory, czy to, co twierdzą duchowe autorytety, bo są duchowe autorytety, mężów Boży. Nie, to nie jest to. Autorytetem chrześcijanina i kościoła jest pismo. Natchniony poprzez Boga, nieomylny i wystarczający. Bo musimy dopuścić do serca, kochani, że Słowo Boże jest natchnione poprzez Ducha Bożego, dane przez Boga, i Słowo Boże jest nieomylne. Jeśli człowiek ma podejście cieleśne do Bożego Słowa, nie rozumie wiele rzeczy, no to widzisz, to są inne poselstwo, inne mowa, bo tu mówimy, kiedy człowiek przez Ducha Świętego przyjmuje, interpretuje Pismo Święte. Mówimy, że Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego. Czytaj ze mną druga lista apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 16 i 17. Jest napisane, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Werset 16 na początku. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Kochani, my wiemy, że tego słowa również my przyjmujemy przez wiarę. Sola fide. Tylko wiara. Przyjmujemy przez wiarę tego słowa, że tak się mają rzeczy, bo jeżeli nie, to nic z tego. Nie będą błogosławione. Dla mnie, jako chrześcijanina, samo pismo jest wzorcem, tak? Przykładem, ostatecznym wzorem, jak się mówi, który powinien wierzyć każdego chrześcijanin.
Nie wiem, czy zrozumieliśmy polskie. Pismo Święte, pismo, tak, jest prawdziwym i ostatnim takim wzorem. Nie powinni dopuścić, aby inne rzeczy było przewyższało Pismo Święte w moim sercu. Bo kiedy tak jest, ja rozumiem tak, poprzez Słowo Boże, że będą przychodzili problemów, będą przychodziły prześladowane, mogą Bóg może mnie próbować, ale ja dalsze ciągu będę służyć Go. Bez względu na okoliczności, ja jeszcze bardziej będę ugruntowany w Boga, ponieważ ja jestem ugruntowany w skałę, którą nazywa się Jezus Chrystus, a przez źródło, które jestem ugruntowany, pomiędzy nimi to jest Pismo Święte, Boże Słowo. Dobra, kochana, byś nie był za długo. Czym naprawdę jest dla nas Biblia, to znaczy Pismo Święte? Czym naprawdę jest Pismo Święte dla Ciebie? Ja troszkę będę mówił o tym. Troszkę. Niedługo będziemy modlić się. Bo każdy powinien badać w ten temat. Dlaczego solo Scriptura? Dlaczego tylko Pismo? Kochani, pomiędzy nimi, bo Biblia jest jedyną zasadą wiary i praktyki dla prawdziwego chrześcijanina. Dla Kościoła Biblia jest jedyną, kochani, jedyną zasadą wiary i praktyki. Tylko Pismo Święte ma absolutny autorytet, kochani. Tylko. Ma absolutny autorytet. Aby objawiać nam sposób, w jaki musimy żyć. Tylko Pismo Święte ma ten autorytet, abyśmy mogli dostosować się do boskie przykazań, tak? Boże przykazania. I zadowolisz naszego Boga. Kiedyś ktoś mówił tak, że Pan Jezus Chrystus zadowolił Pana Boga przez Jego doskonałą ofiarę. Zgadzam się. Ok? Amen? Tak, raz na zawsze doskonała ofiara. Ale my, co będziemy teraz robić? Czy my też nie powinniśmy żyć Bożego Słowa? Czy my też nie powinniśmy mieć takiego podejścia do Bożego Słowa w tym podejściu, który właśnie mówimy teraz? Bo tylko Pismo Święte dyktuje nam, jak powinniśmy żyć, w jaki sposób będziemy zadowolić Boga na co dzień. Tak, chwała Bogu, tak jest prawda. Pan Jezus Chrystus raz na zawsze doskonała ofiara zadowolił Pana Boga, Boga Ojca i przez Jego ofiarę jesteśmy wolnymi ludźmi. Ale my dalsze ciągu żyjemy na tej ziemi i każdego dnia powinniśmy być Bogu posłuszni. Czy nie? Bo nieposłuszeństwo to jest gorzej niż czary. Może o tym kiedyś będziemy podzielić się z wami. Kochani, czytaj ze mną. Psalm 119, dwóch wersetów. Psalm 119, wersety 97 i 8. Jest tak napisane. O, jakże miłuję zakon Twój. Jeszcze raz. O, jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyśla o nim. Przekazane Twe czyni mnie męczem od nieprzyjaciół mój, ponieważ mam je na zawsze. Dwóch wersety, tak aby nie było tylko na moje słowo, na tym, który Bóg mi włożył na mojego serca. Pismo Święte pełne tym jest. Zachęca nas, że powinniśmy mieć radości, powinniśmy mieć przyjemności, wyczerpać z Pismo Święte tę radość, tę przyjemność właśnie, którą daje nam Bóg. Bo właśnie poprzez Pismo Święte poznajemy, kim jest Bóg. Jeszcze troszkę będziemy mówić o tym.
To wiecie, co jeszcze Pismo Święte, czym naprawdę jest Pismo Święte dla mnie? Biblia jest jedyną zasadą wiary i praktyki. I co jeszcze może być? Biblia jest całkowicie natchniona przez Boga. Troszeczkę mówiliśmy o tym, bo czytaliśmy tego drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Wszystko, co jest napisane w Biblii, kochani, wszystko, dosłownie, zostało natchnione przez Boga. Przez Ducha Bożego. Oznacza to, że nie ma część bardziej natchnionej i część mniej natchnionej. Nie. Chociaż Biblia zawiera kilku autorów, my tego wiemy, źródłem ich wszystkich był Duch Święty. Zatem sam Bóg jest głównym autorem Pisma Świętego. Widzisz, kiedy ja oddał moje życie Jezusowi Chrystusowi, od razu powinien przychodzić do mojego serca taka postawa, że Pismo Święte koniecznie, abyś było dla mnie najważniejsze. Nic, co jakiś guru mówi, nic, jakiś najemnik mówi, nic, jakiś, co jakiś papież mówi, czy jakiś, nie wiem, co jeszcze. Rozumiecie? Bo jeżeli Pismo Święte dla nas nie jest dla mnie najważniejsze, jest też niebezpieczeństwo. To więc Biblia jest całkowita natchniona przez Boga. Biblia jest nieumilna. To często ty mówiłem, ale będę mówił troszkę więcej. Jeżeli ja, Antero Kaczyn, jako dziecko Boże, nie będę dopuszczał do mojego serca, nie będę wierzyć, nie? I przyjmował, że Biblia jest nieumilna, no to nie ma możliwości mieć relacji z Bogiem, nie ma możliwości w dalszym ciągu wytrwać z Nim, nie ma możliwości narodzić na nowo, być dzieckiem Bożym, być członkiem ciała Chrystusa. I chwała Bogu, jeszcze dla Ciebie solos Skryptura, tylko Pismo. Biblia jest prawdą poza wszelkimi podejrzeniami, jak się mówi. Poza wszelkimi podejrzeniami. Biblia, mimo że została napisana przez umilnych ludzi, tak? Ludzi, umilnych ludzi, umilne, bo nieumilny jest tylko Bóg, tak? Pomimo, że pismo zostało napisane przez ludzi umilne, nie zawiera błędów. Nie zawiera błędów. Ani sprzeczności, jak się mówi. Wiemy, że wiele razy, kiedy ktoś czyta Pismo Święte, może będzie mówił, że jest zaprzeczenie, tak? Nie ma. Ponieważ była natchniona przez Boga. Wszystko, co zostało w nim napisane przez, mówię tak, ludzki autor, w sensie ludzi, był boski nadzór i aprobatem. Inaczej mówiąc, całe Pismo Święte ludzie pisali, ale Bóg dyktował. Bóg mówił, Bóg dyktował. Oni tylko pisali. Apostoł Paweł na przykład 13 list, nie? Jak to pięknie. Bóg używa apostoł Paweł, aby pisać, ale Słowo Boże to jest Jego. Widzisz, Biblia jest nieumilna. Nurkuj w Pismo Święte. Przyjmuj Bożego Słowo. Biblia jest odpowiedzią, tak? Odpowiedzią na wszelkie pytania ludzkości. Na wszelkie pytania, które ludzie mają, i znajdujemy odpowiedzi dla tych, którzy chcą. W Biblii możemy znajdować odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie stanowił człowiek przez całe swoje życie. Na przykład Biblia opowiada, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, kto stworzył wszystkiego, dlaczego istniejemy, jak powinniśmy żyć,
i dokąd zamierzamy i gdzie będziemy. To są takie parę przykłady, co mogą być innych pytań. Jeżeli chodzi, skąd pochodzimy, szatan okłamie ludzie codziennie, cały czas, od przedszkola do studia. Czy człowiek przychodzi od małp? Ty jesteś małpą? Ja nie. Jeżeli ktoś słucha i mówi, że jest małpą, no to pokaż mi ogonek. A ktoś może powiedzieć, że nie każda małpa ma ogon. Kochany, tak na żart, ale Pismo Święte, tak? Biblia, ona jest odpowiedzią dla każdą pytania ludzkości. Ona zawsze będzie miała odpowiedzią. Jeśli ja chcę słuchać, Biblia jest objawieniem Boga. Pismo Święte, tak, jest objawieniem Boga. Bóg objawia się człowiekowi na różny sposób. Nawet w Pismo Święte napisane, że poprzez w różny sposób Pan Jezus objawia, Bóg objawiał się, ale ostatecznie objawia się poprzez Jezus Chrystus, prawda? Objawił się poprzez Jezus Chrystus. Ale oprócz Jezus Chrystus, tak, naszego Pana Zbawiciela, Pismo Święte objawia, tak? Biblia jest objawieniem Boga. Bóg objawia się człowiekowi na różne sposoby. Czy to przez stworzenia, czy nawet poprzez sumienia moralne, tak? Który posiada każdy człowiek. Różni mogą, tak? Bóg może objawiać przez proroctwo, przez naturę. Bóg jest Bogiem. On objawia siebie. Ale to w Biblii znajdujemy szczególne objawienia się Boga. Doskonałe objawienia przez Boga, tak? To jest Pisma Świętego, dowiadujemy się w jasny sposób, tak? O Jego przykazaniach, celach, tak? Planie odkupienia poprzez Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, życia wieczne, jak jest Bóg, co wymaga od nas, jak powinniśmy postępować. Po prostu Pismo Święte jest prawdziwym źródłem do błogosławieństwa. Logos. I na początku był Logos, tak? Słowa, słowo stało się ciało. To ma znaczy, Słowo Boże to jest część Boga, tak? To traktuj Pismo Święte w taki sposób. Nie pozwól, aby Twoje Pismo Święte było tam, gdzie jest wyrzucona, kurzu zbiera się, a Ty ma w nosie. Czasami tylko słucha słów i mówi, mi wystarczy. Kochani, jeżeli nie będziemy karmić z tą prawdziwą postawą w naszym sercu, nie będziemy karmić naszego duszy z Bożym Słowem, to giniemy. Niedługo będziemy mogli się i troszkę jest takie dwa punkty przynajmniej. Co jeszcze jest Pismo Święte? Biblia jest chrystocentryczna. To dla mnie trudne słowo. Biblia jest chrystocentryczna. Tak? W Pismo Święte, tak, jest napisane wyraźnie, wspomnienia się w niej w setki postaci biblijnych. Pismo Święte opisuje, tak, mówią w mężów Bożych, niewiasta Bożych, tak, setki postaci biblijnych. Ale Pan Jezus jest centralną postacią Pisma Świętego. Nie wiem, czy zauważył tego już. Stary Testament wskazuje na Jego nadejścia. W Nowym Testamentu pokazuje spełnienie się tego, co zostało przypowiedziane Starego Testamentu. Nowy Testament szczegółowo opisuje posługę Syna Bożego na ziemię i rzeczywistość Jego drugiego przyjścia wkrótce. I nie tylko opisuje o tym piękna Ewangelia, tak? Dobra nowina, dlaczego Pan Jezus przyszedł, dla kogo przyszedł i po co, tak? Co musimy zrobić, jak powinny postępować, jak to będzie rzeczy w dniu ostateczny.
ale różne rzeczy, po prostu wszystko, czego potrzebujemy do zrozumienia, dosłownie, w każdym temacie, który był mówiony. Kim jestem, dokąd pójdę, co Bóg uczynił dla mnie, co ja mam robić, jak powinien postępować w dalszym ciągu. Tak? To jest piękne, bo z tego powodu sola scriptura, tylko Pismo. Biblia zawiera jasne, dokładne i wiarygodne informacje o przyszłości wszystkich rzeczy, kochani. Doskonałe, doskonałe, wszystko pokazuje o rzeczach w dzień ostateczny, inaczej mówiąc. Jeśli ty chcesz dowiedzieć, co będzie od dzisiaj do przodu, karm się z Bożym Słowem. Uprzyjaźń się Pana Jezusa Chrystusa, nie będziemy dosłownie wiedzieć. Z tego powodu musimy być gotowi. Gotowości na przyjście Pana Jezusa Chrystusa może być teraz. Wiem, że to jest walka, ale możliwe. Biblia niewątpliwie wjawia, tak? Wjawia, objawia inaczej, jak będzie wyglądać zakończenie wszystkich rzeczy. Opowiada o wiecznym potępieniu dla tych, którzy zapomnieli o Boga. Wyraźnie zapisano w Pismo Święte, jak skończą się ludzie na żywone bezbożnych. Ujawnia, inaczej objawia, Pismo Święte również obietnice, tak, obietnica o każdej osobie, która przyjmowała Jezusa Chrystusa. Pismo Święte w wyraźny sposób mówi, co będzie z osobą, które pokutowali, narodzili się na nowo, wytrwali w Chrystusie, zostali odkupieni przez dzieło Chrystusa na krzyżu Kalwarii, to ma znaczy na krzyżu Golgoty. O tym wszystko jest też napisane. Kochani, o ile możemy powiedzieć o tym, czym jest Biblia, wszystko sprowadza się do pełnego zrozumienia prawdy. Prawdy, że zawiera ona nie tylko Słowo Boże, ale jest to samo Słowo Boże nam objawione. To każdym razem, kiedy ja mam takie szczere podejście, czytam Bożego Słowa, karmi mojego dusza, Bóg objawia siebie dla nas. Ego wola, ego plany, ego obietnica, co będzie z nami, albo co się dzieje z nami. I poprzez Ducha Świętego w nas, kiedy Pismo Święte dla nas ma te prawdziwe wartości, i ja mam prawdziwe podejście do Bożego Słowa, Bóg obiecuje. Pan Jezus sam powiedział, nasz kochany Pan Jezus powiedział coś takiego pomiędzy nimi. Chodź do poczynienia mego, moja kochana owieczka. Pewnego dnia. A dla tych, którzy Boga nie chcą, dla tych, którzy Boga nie pragną, Pismo Święte nazywa bezbożników, albo do pseudo-chrześcijanin, do tych, którzy lubią maseczek używać, dla tych, którzy są fałszywi, dla tych, którzy wolą baśnią, dla tych, którzy wolą słuchać, co uszy łechce zamiast Bożego Słowa i tak dalej, tak dalej. Dla tych Bóg będzie mówił, precz ode mnie, bo nigdy was nie znałem. To kochani, w imieniu Jezus Chrystus, solo scriptura, tylko Pismo Święte. Ja nie mówię, że ty nie powinieneś czytać Pismo, czytać książki jakieś. Ale ja ci powiem jedno, kochani, aby zmodlić z wami.
wiemy, że wiele ludzi będą oburzone ze mną, bo są uzależnione od krząskami różne, a Słowo Boże nie dotykają. O, bardzo dużo ludzi w zborze różne, one spędzają godniami w krząskami różne, a Pismo Święte nie dotykają. Wiesz dlaczego? Rozgryzą to wiele lat temu. To są ludzie leniwi. Leniwi. Boli to? Leniwi. Wiesz dlaczego? Bo oni chcą wszystko gotowi. Gotowi czytać. Oni nie chcą czytać Pismo Święte sam zrozumieć i dopuszczać do serca Bożego Słowa. Co Bóg mówi im. Oni są leniwi duchowo. Leniwi. I chcą karmić siebie z tak nazywany gotowy pokarm. Jako karta domowa, taka. Staw jest i są karpy domowe, prawda? W danego pora dnia wystarczy rzucić parę ziarn pokarmu i wszystkie karpy są takie. Wszystko, co rzucą tam, one jedzą. I wiele z nich może być góra, brzuch do góry potem. Przestań być leniwy. Czytaj Pismo Święte. Nie zabij swoje życie duchowe. W imię Jezusa Chrystusa niech Bóg Ci błogosławi. Ja muszę mówić prawdę. I ta prawda jest dla mnie przede wszystkim. Dla każdego z nas. Modlimy się? Panie, aby wszelka chwała była dla Ciebie, Królu, naszego Pana i Zbawiciela. Błogosławimy każdą osobę, która słyszy tego słowa, tych, którzy zbuntują się w sercu, kiedy będą słuchali. Tych, którzy, Panie Jezus Chrystus, są uzależnieni, Panie, w różnych sprawach, ale nie potrafią karmić swoje serduszka, Panie, swoje dusze, jak z Pismu Świętym. Błogosławię w imię Jezus Chrystusa. Przez Ducha Świętego proszę, Panie, aby zdał siłę tych, którzy nie biorą Pismo Święte na rękę już. Niech czytaj na komórka, komputer, ok, ale Panie, abyś czytali Pismo Święte. Abyś karmili swoje dusze z Pismo Święte. Nie czytają Pismo Święte, a potem żyją jak trupy. Nie mają ducha duchowy. Zabijają jeden drugi. Nie ma wsparcia. Nie ma błogosławieństwa. Same problemy. Panie, ja zlituj się na tych ludzi, którzy są leniwi. W imieniu Jezus Chrystusa, aby wszelka chwała była dla Ciebie, Panie Jezus. Niech Twoje słowo będzie ugruntowane w naszym sercu. Pismo Święte nam wystarczy, Panie. Niech każdy człowiek pobudza się do życia. Niech każdy człowiek będzie miał tego pragnienia, aby trzymać się z Pismem Świętym. W imieniu Jezus Chrystusa. Modlę się o moje życie, o moją rodzinę, o moją rodzinę duchową, o moich braci, o moje siostry. W imieniu Jezus Chrystusa, Panie, błogosław ich zbór, Panie, zamoszcza w Lublinie, w Warszawie i każdy, tych, którzy modlą się o nas, też wspierają nas. W imieniu Jezus Chrystusa, aby wszelka chwała dla Ciebie, Królu. Bądź wywyższony, uwielbiony. W imieniu Jezus. Amen.